Witajcie. Dzisiaj odpowiem na drugie pytanie z serii pytań, które znalazłam w komentarzach pod moimi filmami na YouTube. Jeżeli macie ochotę zadać jakieś pytanie, niezależnie od tego, czy jest to pytanie dotyczące jedzenia, czy innych tematów, bardzo proszę, zamieszczajcie je w komentarzach pod filmami. Wszystkie komentarze czytam, staram się odpowiadać na bieżąco. Dzisiaj odpowiem na pytanie, pytanie brzmiało, jaki ma Pani stosunek do kawy? Mój stosunek do kawy jest dość interesujący, dlatego że kiedyś uwielbiałam kawę i piłam kawę codziennie. I piłam kawę taką, jaką najłatwiej można było znaleźć w supermarkecie, czyli kawę rozpuszczalną. I każdy, kto kiedykolwiek pił prawdziwą kawę zaparzoną w ekspresie i kawę rozpuszczalną, to wie, że to są dwie zupełnie różne sprawy. W Brazylii w ogóle kawa rozpuszczalna jest uważana za przestępstwo. W przenośni oczywiście, ale Brazylia jest krajem smakoszów kawy i tam kawa musi być zrobiona z prawdziwych ziaren i taka kawa jest dużo bardziej zdrowa. Poza tym zawiera więcej kofeiny. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, dlaczego kawa rozpuszczalna nie jest zdrowa. Jest tak dlatego, że zawiera więcej akrylamidu. Akrylamid to jest substancja, która uwalnia się z żywności podczas obróbki cieplnej w wysokiej temperaturze, powyżej 120 stopni. Dotyczy to zarówno smażenia, jak i gotowania, jak i pieczenia, prażenia, opiekania i innych sposobów. I ponieważ ziarna kawy są przygotowywane właśnie w bardzo wysokiej temperaturze podczas zamieniania kawy, bo kawę rozpuszczalną robi się z zaparzonej kawy, czyli zaparza się kawę w takich wielkich kadziach przemysłowych i potem ten koncentrat kawy się, są dwa sposoby, ale nie będę się teraz w to zagłębiać, w każdym razie suszy się, żeby odparować wodę i jeden z tych sposobów właśnie zawiera w sobie działanie bardzo powietrza o bardzo wysokiej temperaturze, nawet do 250 stopni Celsjusza. Więc kawa rozpuszczalna jest bardziej niezdrowa, dlatego że zawiera więcej tego akrylamidu. Akrylamid to jest substancja silnie rakotwórcza i może też zakłócać działanie mózgu, działanie komórek nerwowych i prowadzić do różnych chorób neurodegeneracyjnych, czyli na przykład choroby Alzheimera. Więc jeżeli w ogóle kawę pić, to nie rozpuszczalną, tylko kawę prawdziwą z ziaren mielonych. Więc piłam kiedyś kawę i lubiłam kawę, szczególnie podczas podróży, szczególnie kiedy byłam w Kolumbii albo w Brazylii. Chociaż muszę przyznać, że nigdy nie mogłam pić tej prawdziwej brazylijskiej czy kolumbijskiej kawy, bo ona zawsze była dla mnie za mocna i za słodka, dlatego że w Brazylii kawę robi się, kawa jest po prostu syropem kawowym i dodaje się tyle cukru, jak nigdzie indziej na świecie. Nie uwierzylibyście. Pamiętam, byłam kiedyś w odwiedzinach u Brazylijki, która zaparzyła kawę w takim dużym termosie i miała taką maleńką filiżankę i nalała do tej maleńkiej filiżanki trochę kawy i do tej maleńkiej filiżanki z odrobiną kawy nasypała 4 łyżeczki cukru. Tak słodka jest kawa w Brazylii. Więc piłam kiedyś kawę i kawa mi smakowała i czułam się po kawie pobudzona, ale też pamiętam kiedyś, gdzie to było? To było w Panamie. Pamiętam, wsiadłam do... Była bardzo wczesna godzina, 4 rano. Mieliśmy dopłynąć do portu, z którego potem będziemy płynąć łodzią na wyspy San Blas. I tym samochodem zatrzymaliśmy się przy supermarkecie. Tak jak mówię, 4 rano, w tym supermarkecie byliśmy około 4:30. Wszyscy byli bardzo zmęczeni, więc pierwsze co, to w tym supermarkecie wszyscy poszli po kubek kawy. I wróciliśmy do samochodu 10 minut później. Siedzimy, zaczęliśmy pić tę kawę i wszyscy byli tacy ożywieni, wszyscy rozmawiali, gestykulowali. I pół godziny później wszyscy leżeli po kotem, spali, byli tak zmęczeni. Dlatego, że taki jest efekt działania kawy. Silnie pobudza, a potem, kiedy ten moment pobudzenia mija, człowiek traci energię.
Ale przestałam pić kawę nie dlatego. Przestałam pić kawę dlatego, że przestała mi smakować. Kiedy zaczęłam odżywiać się zdrowo i kiedy odbudowałam wszystkie zdrowe drobnoustroje, które pomagają utrzymać zdrowy układ odpornościowy i pełnią wiele różnych innych potrzebnych, dobroczynnych funkcji w organizmie, to w naturalny sposób przestałam mieć ochotę na kawę i po prostu przestałam ją pić. I zastąpiłam kawę wtedy dużymi ilościami yerba mate, czyli południowoamerykańskich ziół z ostrokrzewu paragwajskiego, ale potem przyszedł taki moment, jeszcze jeden, i to było mniej więcej 2 lata temu, kiedy znów poczułam, że yerba mate już nie służy mi, i wtedy sięgnęłam po organiczną zieloną herbatę. O tym mówiłam w innym filmie. Wracając do kawy, chciałam opowiedzieć jeszcze o 2 rzeczach, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak długo kawa pozostaje w organizmie. Czytałam badania mówiące o tym, że tak zwany half-life, czyli połowa życia kawy, trwa 6 godzin. To znaczy, że od momentu wypicia jakiejś porcji kawy, połowa mocy tej kawy pozostaje w organizmie przez następne 6 godzin. Dlatego tak trudno czasem jest zasnąć, jeżeli ktoś wypije kawę na przykład około 17, dlatego że przez 6 godzin jeszcze połowa mocy tej kawy jest w organizmie i uniemożliwia zaśnięcie. A ćwierć życie, czyli quarter life kawy, czyli ćwierć mocy kawy, utrzymuje się w organizmie przez 12 godzin. I też ma wpływ na zdolność zaśnięcia wieczorem. Warto zdawać sobie z tego sprawę. I jeszcze jedna rzecz, też ważna. Kawa wywołuje wydzielanie hormonu stresu, czyli kortyzolu. Kortyzol wywołuje mobilizację organizmu i na tym polega to pobudzające działanie kawy. Ale warto pamiętać o tym, że ludzki organizm w naturalny sposób wydziela kortyzol od momentu obudzenia się. Dlatego w ogóle się budzimy, że zaczyna być wydzielany kortyzol. To on właśnie nas budzi, przywraca nas do życia. I najwyższe stężenie kortyzolu we krwi jest około 10 rano. Więc jeżeli ktoś pije kawę i lubi pić kawę i zamierza ją pić dalej, to warto poczekać do 10 rano, dlatego że do 10 naturalny poziom kortyzolu w człowieku rośnie, a dopiero po godzinie 10 rano zaczyna opadać, po to, żeby wieczorem być najniższy, żebyśmy mogli pójść spać. Więc jeżeli ktoś chce maksymalnie wykorzystać moc kawy, to dobrze byłoby wypić ją około godziny 10 rano, kiedy naturalny kortyzol zaczyna spadać, czyli kiedy dodamy sobie tego kortyzolu wywołanego, indukowanego przez filiżankę kawy. I myślę, że najpóźniej warto byłoby sięgnąć po kawę około godziny 12 w południe, pamiętając o tym, że połowa mocy tej kawy jeszcze przez 6 godzin będzie istniała w organizmie, a ćwierć mocy tej kawy jeszcze przez 12 godzin będzie krążyła w krwiobiegu i może przyczynić się do bezsenności w nocy. Dobra kawa od czasu do czasu, wszystko w umiarze jest dobre. Dobra kawa, czyli na pewno nie rozpuszczalna, tylko zrobiona ze świeżych ziaren kawy, najlepiej bez żadnych dodatków. Myślę, że od czasu do czasu nie zaszkodzi. Ja jakoś po prostu nie mam ochoty na kawę. Może dlatego, że kiedy prowadzę zdrowy tryb życia, to mam wysoki poziom energii i po prostu nie potrzebuję kawy do tego, żeby jeszcze bardziej zmobilizować się do czegoś, dlatego że mój poziom mobilizacji, siły i energii jest na bardzo dobrym poziomie. I może dlatego po prostu kawa przestała być mi potrzebna. Jeszcze 2 rzeczy, które muszę dodać do kawy. Po pierwsze, kawa podnosi poziom kortyzolu we krwi, dlatego człowiek czuje się pobudzony. Kortyzol to jest hormon stresu. Ale jeżeli jest więcej kortyzolu we krwi, to człowiek
ma wielką ochotę na zjedzenie czegoś słodkiego i tłustego, dlatego że w ten sposób organizm próbuje zapewnić sobie maksymalną ilość energii, która będzie potrzebna do radzenia sobie z zagrożeniem, dlatego że taki sygnał otrzymuje od hormonu stresu, że stoimy przed jakimś zagrożeniem. Więc picie kawy może się wiązać ze zwiększonym apetytem na słodycze oraz produkty wysoko przetworzone, tłuste, na przykład pączki albo ciastka ze sklepu, a to może mieć logiczne swoje konsekwencje. I druga rzecz, bardzo ważna o kawie, myślę, że to jest coś, o czym nie mówi się i o czym powszechnie się nie wie, ale kawa jest w tej chwili uprawiana na wielkich plantacjach i do uprawy kawy na tych wielkich przemysłowych plantacjach używa się wielkich ilości pestycydów, herbicydów, insektycydów i innych cydów, czyli takich substancji, które są bardzo szkodliwe dla wszystkich form życia, dla szkodników, które mogłyby się pojawić, dla chwastów, dla owadów, które mogłyby uszkodzić rośliny, krzewy kawowe, ale te substancje są też bardzo szkodliwe dla istot żywych, jakimi jesteśmy my. Więc kawa kupowana w supermarkecie na 99% jest kawą zanieczyszczoną pestycydami, a przypomnę, że pestycydy mają bardzo negatywny wpływ na ludzki organizm, między innymi zaburzają wydzielanie hormonów. A przypomnę, że hormony regulują pracę wszystkiego razem z innymi substancjami, takimi jak enzymy i neuroprzekaźniki, ale hormony są jedną z głównych grup substancji, które regulują absolutnie wszystko, co dzieje się w ludzkim organizmie, od trawienia przez obniżanie poziomu cukru we krwi, poradzenie sobie ze stresem, myślenie, pamięć, wszystko, wszystko, wszystko. Więc zwykła kawa z supermarketu może nie być tym, co byłoby Twoją upragnioną filiżanką kawy codziennie rano. Lepiej zainwestować w zdrową kawę, która przyniesie Ci korzyści, których oczekujesz, a jednocześnie nie zepsuje niczego w Twoim organizmie. Więc gdybym ja miała radzić, którą kawę kupić, to z całą pewnością byłaby to kawa organiczna, taka, która jest uprawiana ekologicznie na plantacjach bez pestycydów. Smacznego!